Witam się, witam serdecznie. Były już pokazywane przeze mnie pomidory w szklarni. I przyszedł ten moment, żebym wam pokazała, jak się prezentują pomidorki. W gruncie, wiadomo, że w gruncie pomidory będą mniejsze, ale fajnie sobie też radzą. Mam 4 rządki, ponad chyba 30 ileś sztuk pomidorków. Oczywiście też podwiązane, poobrywane są wilki w pomidorkach. No i też się powiem wam, że nieźle trzymają mimo deszczy. Są też właśnie różne odmiany. Zaraz sobie przejdziemy wzdłuż i zobaczymy, co się tutaj zawiązało, jak wyglądają zawiązane pomidorki. Tutaj jeszcze mam sałaty pomiędzy. Także lecimy. Tutaj pewnie jakaś koktajlóweczka. Nie będę wam teraz nas czytać. Pięknie zawiązane. Lecimy, lecimy. Tutaj pewnie też jakaś koktajlówka. Widać grona. Tutaj pewnie wielkoowocowe. No widzicie, podwiązywane i znowu trzeba podwiązywać. Trzeba strasznie pilnować. Niektóre późniejsze, niektóre wcześniejsze sobie kwitną. Idziemy. A tutaj nie ma nic. Tutaj już mamy te zawiązane pomidorki, pewnie jakieś bowole serce. O, tutaj jakieś o ciemnych owocach. Widać krzak. Też ma ciemną łodygę. No, o, o. Proszę. Lecimy. Dalej. O, do końca. Tutaj mam kolejne zawiązane pomidorki ładne. Tutaj też widzę o ciemniejszych jakichś owocach pomidor. Tutaj też jakiś większy owocowy pomidorek. A teraz może tędy przejdziemy. Tutaj mam jeszcze koper. A nie, na każdym krzaku są jeszcze pomidory związane, ale już się wiążą pomału. O. Widać. Idziemy, idziemy. Tutaj sobie nic nie podeptać. Kolejne. Piękne pomidorki. Tutaj też widzę jakiś przechodzący fiolet. Pomidor. O. Proszę bardzo. Dobra. Idziemy dalej. A tutaj jeszcze nie ma tak aż dużo pomidorów nawiązanych. Ale są pomidorki. Ładne. Mają się, myślę, dobrze. Oczywiście one też już były opryskane od zarazy, bo wiadomo, że trzeba, zwłaszcza pod chmurką, są narażone. Mam nadzieję, że szybko nie złapią tej choroby. No i myślę, że nie ma większego jakiegoś takiego sensu aż iść tam, bo tutaj wielkich zmian nie ma. No wiadomo, trzeba pilnować, a tutaj nawet już trzeba go wyżej podwiązać pomidorka. Także myślę, że jest okej, tak relacja na szybko, jak ktoś by był ciekawy, jak pomidory u mnie w gruncie wyglądają.